W tym przykładzie należy wyznaczyć wartości funkcji, która każdej liczbie ze zbioru x, czyli każdej takiej liczbie, tutaj z tego górnego wiersza, przyporządkowuje wartość, liczbę o 3 większą. Więc ten argument musimy zwiększyć o 3, ten argument o 3 i tak do końca. I otrzymamy wówczas wartość. Minus 1 dodać 3 to 2. 0 dodać 3 to 3, 1 dodać 3 to 4, 2 dodać 3 to 5 i 3 dodać 3 to 6. Poszukajmy jeszcze miejsc zerowych tej funkcji, o ile istnieją. Przypomnę, że miejsce zerowe to taki argument, taki x, dla którego funkcja przyjmuje wartość równą 0. Więc zobaczmy, czy w tej tabelce, gdziekolwiek f od x jest równe 0. Nie ma takiej sytuacji, więc tutaj dopiszemy nie istnieje. Miejsca zerowego w tej funkcji nie ma.